serce. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Podpisał się pan pod poselskim projektem dotyczącym takiej ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Dlaczego? Tak, podpisałem się. Ta sprawa wraca co kilka lat w polskim parlamencie. Bez efektów oczywiście. Wprowadziliśmy 12 dni wolnych od handlu. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy patrzymy na to od strony pracowników handlu, czy od strony konsumentów, to ten jeden dzień w tygodniu każdemu nam się należy i gdybyśmy go spędzali w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, to z pewnością skutki społeczne byłyby zdecydowanie lepsze niż pogoń za tymi dobrami bieżącymi, pogoń za zakupami, które wtedy, kiedy pojawimy się w wielkim sklepie, okazuje się, że nie zawsze są kupowane te najpotrzebniejsze, więc warto by się nad tym zastanowić, a to nie jest tylko jedyna dziedzina polskiej gospodarki, która w niedzielę jest jakby ograniczona, czy w święta, bo także transport tirowy, ten transport wielki, również ma swoje ograniczenia w sobotę, w niedzielę i z tego powodu jakoś nie ma strajku transportowców i wielkiej awantury. Więc myślę, że to jest wiele powodów. Kolejnym takim powodem to jest też próba budowania konkurencyjności, może na niewielką skalę. Może tylko na jeden dzień, ale także tak, to jest prawda. Te małe sklepiki, które nadają często charakter małym miejscowościom, charakter takiej poczucia wspólnoty. Ja patrzę na niedaleki ode mnie Drohiczyn, w którym niewiele, ponad 1300 mieszkańców. Kilka lat temu jeden sklep wielkopowierzchniowy, dwa lata temu drugi sklep wielkopowierzchniowy, no i w centrum miasta pozamykane domy, pozakręcane okiennice, więc to sprawia, że ludzie wpadają do tego sklepu, ale już tam nie mają ani relacji, ani kontaktów. Ta życie społeczne w tym małym regionie zamiera. Bo tutaj pan mówi o jakiejś pomocy dla tych małych sklepów, ale jest też taki argument przeciwników tego projektu, że to spowoduje określone straty gospodarcze. To są liczone jakieś miliony złotych, czy miliardy. No i kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy może w ten sposób zostać zlikwidowanych. Taki jest argument obrońców dotychczasowego stanu rzeczy. To jest taka teoria, ale wydaje mi się, że nie mniej gospodarni i wyrachowani są Francuzi, Niemcy czy Austriacy i oni nie wprowadzają handlu w niedzielę. Niech tam pan pojedzie, to zobaczy, że w niedzielę zakupów pan nie zrobi. Nawet a w Szwecji małych, się zrobi. Nawet w tych małych, nawet w tych małych sklepach. Więc to są pewnie jakieś tradycje kulturowe. Wydaje mi się, że my jesteśmy kulturowo nieco bliżsi tutaj Francji, Austrii, południowym landom niemieckim niż powiedzmy wzorcom skandynawskim, także obyczajowo, więc warto spróbować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo tak sobie myślę, że pana podpis pod tym projektem może być niezgodny, nie mówię, że jest, ale może być niezgodny ze stanowiskiem rządu. I co wtedy, Ale ja nie jestem członkiem rządu, ale więc właśnie nie jestem zobligowany, natomiast ta kwestia także wierzę, że nie będzie przedmiotem jakiejś dyscypliny klubowej, więc nie uważam, żeby to był najważniejszy dzisiaj problem do rozwiązania w Polsce, ale jeden z istotnych, bo jeszcze raz, jeśli chcemy szukać wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości, to jest także jedna z tych form. Druga w moim myśleniu istotniejsza, ważniejsza, to jeśli szukamy różnego rodzaju programów na wsparcie rodziny, programów prorodzinnych, realizujemy je, czy w przypadku przedszkoli, czy żłobków, to z pewnością też warto pomyśleć o tej większej integralności i możliwości dania czasu bycia rodzinie ze sobą. I to nie tylko tych kupujących, ale przede wszystkim także tych pracujących. O demografii spróbujemy jeszcze porozmawiać, ale mam pytanie, bo ja pana zapytałem o to stanowisko rządu nie przypadkiem, bo słychać w takich kręgach polityczno-medialnych pogłoski, że pan wraca do rządu na to samo stanowisko, które nie pan ma, opuścił nie ma, niecały rok temu. Panie redaktorze, nie ma takich dyskusji wewnętrznych w Polskim Stronnictwie Ludowym, a o części rządu, za które odpowiada PSL i prezes Janusz Piechociński, decyduje Naczelny Komitet Wykonawczy. Ja jestem członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Nie rozmawialiśmy o tym w
w tym czasie jest minister, są realizowane zadania, w tej chwili jest duża dyskusja wewnętrzna, także już konsultacje społeczne w zakresie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich i także płatności bezpośrednich, więc wspieram to jako członek NKW odpowiedzialny za obszar rolny. Powołałem także zespół doradców przy klubie parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego, który taką koncepcję również wypracowuje, więc mam co robić. Myślę, że to jest też ważne, żeby umieć się uzupełniać i chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi akurat o resort rolnictwa, to gdzie jak gdzie, ale w Polskim Stronnictwie Ludowym tych możliwych kandydatów jest wielu, ale dzisiaj nie ma ani koncepcji, ani planu, ani też klimatu do tego, żeby zmieniać ministra Kalembę. A spodziewa się pan czegoś po rekonstrukcji rządu? To dotknie PSL-owskich ministrów? Ja spodziewałem się, że ta rekonstrukcja nastąpi zdecydowanie wcześniej. Natomiast na spotkaniu koalicyjnym w piątek pan premier jasno zakomunikował, że do rekonstrukcji przystąpi dopiero po zakończeniu kampanii wyborczej w Platformie Obywatelskiej. W zależności od jej wyników będzie ona mniej lub bardziej głęboka, więc tu rozumiemy, że ta demokratyzacja życia wewnątrz Platformy, ona się w tej chwili nasila i uzewnętrznia, ale też szanujemy ten kalendarz wewnętrzny Platformy Obywatelskiej, bo przecież przypominam, że w zeszłym roku prowadziliśmy własną kampanię sprawozdawczo-wyborczą. W listopadzie dokonała się zmiana i także przez partnera koalicyjnego została uszanowana. Jest takie powiedzenie, że trzeba dużo zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. To jest ten moment w polskiej polityce, zwłaszcza jeśli chodzi o Platformę? W mojej ocenie, jeśli chodzi o Platformę i rząd, ta zmiana powinna nastąpić w tej chwili, przed wakacjami. Nowi ministrowie powinni łącznie z premierem zaproponować nowy program i nowe impulsy dla polskiej gospodarki, dla polskiej polityki społecznej, po to, żeby nie zajmować się już tymi rekonstrukcjami wtedy, kiedy będziemy wchodzili w ścisły kalendarz wyborów, eurowyborów, a przypomnę, że w maju przyszłego roku będziemy mieli eurowybory, więc tak naprawdę od nowego roku większość środowisk politycznych będzie już zajęta kampanią wyborczą. A wy nie potrzebujecie jakiegoś wstrząsu? Podkarpacie pokazuje, że może by się przydało potrząsnąć strukturami, władzami Polskiego Stronnictwa Ludowego. My dokonaliśmy przebudowy i zmiany w listopadzie. W tej chwili prezes Piechociński bardzo mocno, aktywnie jeździ po wszystkich województwach. Sam byłem uczestnikiem takiego spotkania w poniedziałek w województwie lubelskim, ale w niedzielę był prezes w województwie świętokrzyskim. Dokonujemy samooceny i także wewnętrznych rozliczeń po to, żeby uporządkować scenę, żeby sytuacje, które miały miejsce na Podkarpaciu, nie wracały. No ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jak w normalnym życiu, tak i w polityce, ludzie to nie tylko ideały, to nie tylko osobowości, to także ich słabości i jeśli pojawiają się takie, to trzeba po prostu znaleźć mechanizm na eliminowanie tych słabości wcześniej, a nie później. I myślę, że na Podkarpaciu to zbyt późno zareagowano na ewentualne sygnały, doniesienia, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że marszałek Karapyta co prawda ma zarzuty, ale poczekajmy w tej sprawie na decyzję sądu. A co się takiego stało na Podkarpaciu, że doszło do tej rewolucji? No to przede wszystkim przyczyna tkwi w samym byłym marszałku. Natomiast jeśli już teraz mówi pan o wyborach, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest rzecz nowa, iż Prawo i Sprawiedliwość podkupuje polityków. Przypomnę, kupiło 3 polityków eurodeputowanych z PSL-u, gdzie za pieniądze Polskiego Stronnictwa Ludowego była przeprowadzana kampania wyborcza i później z całym dobrodziejstwem, z całym majątkiem trzech eurodeputowanych przeszło do PiS-u i pracowało na rzecz tamtej partii politycznej. Teraz także PiS dokonał manewru zakupu 2 radnych, jednego z PSL-u, drugiego z Platformy Obywatelskiej, proponując im nieco wyższe funkcje niż mogły zaproponować to ich dotychczasowe środowiska polityczne, znając ich kompetencje, ich możliwości. Więc widać wyraźnie, że to podkupywanie w polityce trwa i nie jest to rzecz dobra, nie jest to sprawa moralna. Więc dlatego znów wracam do tego, że być może i politykom przydałaby się ta niedziela wolna nie tylko od handlu, ale i od polityki. Skaczę tak z tematu na temat, ale jest kilka rzeczy, które mnie interesuje akurat pana zdanie w tej kwestii. Na przykład wiem, że pan zaprzecza, że pan nie wraca do ministerstwa, ale kwestia na przykład uboju rytualnego, no to pan będzie musiał stanąć przed tą kwestią jako polityk, komentator rzeczywistości. Wczoraj byliśmy uczestnikami posiedzenia Komisji Rolnictwa bardzo otwartej, gdzie odbyło się pierwsze czytanie, gdzie projekt został skierowany do podkomisji. Podkomisja ma do 12 czerwca przedstawić sprawozdanie tak, żeby na kolejne
kolejnym posiedzeniu Sejmu mogło odbyć się drugie czytanie. Z pewnością projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa wymaga jeszcze uszczegółowienia. Będziemy o tym rozmawiali także ze środowiskami obrońców zwierząt, bo chcę jasno podkreślić, że ani rolnicy, ani przedsiębiorcy nie hodują po to, żeby później znęcać się przy uboju i maltretować te zwierzęta. No, produkują i hodują po to, żeby godnie żyć i zarabiać. Jest możliwy kompromis w tej kwestii? Myślę, że jest możliwy. Myślę, że jest wiele. Ubój jest podobno bardzo brutalny, bolesny dla tych zwierząt. Panie redaktorze, każdy ubój jest brutalny i bolesny i powiem cynicznie, że najlepiej byłoby, gdybyśmy przeszli wszyscy na wegetarianizm i z hodowli zrezygnowali. I są już takie nurty, chociażby w Skandynawii, które mówią o tym, że przyczyną ocieplenia klimatu jest hodowla zwierząt, więc gdyby tak pójść tym tokiem, to pewnie z hodowli zwierząt trzeba by zrezygnować. Ale już tak zupełnie na poważnie. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, na ile środowiska religijne wyznawców islamu i judaizmu zaakceptowałyby ubój równoległy z ogłuszeniem, więc to jest taki jak pośredni ten element, czy możliwość wprowadzenia tego rodzaju. Natomiast chcę podkreślić też, że nie przesadzajmy i bez jakiegoś bez przesady, że ten ubój rytualny to jest taka rzecz najważniejsza w polskim rolnictwie i w tej chwili jest solą w oku. Polskie rolnictwo w ciągu ostatnich 6 lat zwiększyło swój eksport z 6 miliardów do 18 miliardów euro rocznie. Ubój rytualny, jak się ocenia, to jest wartość sprzedaży półtora miliarda złotych, a więc nie jest to jakiś ogromny segment tego rynku. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że nie można polskiego rolnictwa obcinać po kawałeczku. Myśmy w 1997 roku zakazali hodowli gęsi na stłuszczone wątroby, bo prawdopodobnie przez to nie mieliśmy wejść do Unii Europejskiej i to miało być naszą główną przeszkodą. Francuzi do dziś mają taką hodowlę, Węgrzy do dziś mają taką hodowlę. Zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest zwyczajna konkurencja. Skoro dzisiaj 22 państwa Unii Europejskiej prowadzi ubój bez ogłuszenia na cele religijne, to oczywiście zakazanie w Polsce sprawia to, że nasze sztuki dzisiaj wędrują bydła czy drobiu na Słowację, do Czechy, po to, żeby tam były ubijane, jeszcze cierpiały dodatkowo w transporcie i sprzedawane na kraje islamskie. Jeśli chcemy poszukiwać nowych rynków zbytu, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te 75% eksportu na rynki unijne to już jest pewna granica, której przekroczyć się nie da. Jeśli mamy dalej rozwijać rolnictwo, a chcemy je rozwijać, to musimy poszukiwać rynków arabskich. I na rynkach arabskich coraz lepiej sprzedają się mleko i jego przetwory, ale także coraz lepiej sprzedaje się drób. A tego drobiu bez uboju, bez ogłuszenia tam nie sprzedamy. Więc ten jakiś pośredni system ogłuszania, że tak powiem, równolegle z ubojem. Ostatnie pytanie, bo padło słowo demografia i to z mojej strony. Jest taka propozycja prezydenta, żeby była kwota wolna od podatku na kolejne dzieci. A co zrobi z rolnikami, jednym zdaniem, którzy płacą podatek gruntowy? To jest nie tylko kwestia samych rolników, ale myślę, że sam pomysł, bo PSL z tym wychodził już wielokrotnie. Ludzie, którzy prowadzą działalność jednoosobową gospodarczą. Trzeba się zastanowić nad tym, jak również powoli rolników wprowadzać do tego systemu. Chcę wyraźnie podkreślić, że ci, którzy mówią o rzekomych przywilejach podatkowo-ubezpieczeniowych, właśnie nie zauważają, że są także różnego rodzaju rozwiązania, których rolnicy nie są uczestnikami, że ten system emerytalno-rentowy, jaki został dla rolników stworzony, on jest prosty, tani w obsłudze, ale niestety wcale nie taki dobroczynny dla samych jego uczestników. Dziękuję. Marek Sowiecki, Polskie Stronnictwo Ludowe, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. RDC